Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group. To już 9. edycja tego prestiżowego rankingu. Wyłania on szpitale najbardziej efektywnie zarządzane pod względem finansowym. I dobra wiadomość jest taka, że tych szpitali wcale nie jest mało. Drodzy Państwo, zapraszam do obejrzenia relacji z uroczystej gali rozdania nagród. Szpitale publiczne nie działają w próżni, podlegają takim samym mechanizmom rynkowym jak inni uczestnicy rynku. Dlatego prawdziwi liderzy mogą sobie z tym poradzić, mogą sprawnie zarządzać, tak żeby osiągnąć sukces. Dzisiaj na gali gościmy liderów zarządzania, menedżerów, którzy najlepiej zarządzają swoimi szpitalami, potrafią osiągnąć bardzo dobre wyniki w zakresie finansów, ale również jakości leczenia. Gratuluję wszystkim laureatom. Jestem szczęśliwy, że mamy takich menedżerów i że możemy tych menedżerów gościć u siebie. Cieszę się, że mogę brać udział w rankingu i w gali rankingu liderzy zarządzania szpitali. To ranking, który promuje dobre praktyki zarządcze w polskich szpitalach, promuje najlepszych dyrektorów szpitali, ale jednocześnie też daje im możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami. To ranking organizowany przez BFF Banking Group we współpracy z Polską Federacją Szpitali, która jest organizacją mającą na celu właśnie promocję dobrych praktyk w polskich szpitalach. Dziękuję tutaj redakcji Rzeczpospolitej za patronat medialny. Uważam, że powinniśmy zerwać albo przynajmniej ograniczyć tą negatywną narrację, która towarzyszy systemowi ochrony zdrowia, że w szpitalach jest tylko źle, że mamy katastrofę, że mamy kolosalny kryzys. Owszem, mamy sporo wyzwań, ale tak jest na całym świecie. My powinniśmy, proszę Państwa, uczyć się od tych najlepszych i starać się te dobre praktyki do szpitali wprowadzać. A tacy liderzy na dzisiejszym spotkaniu byli. Cieszę się, że mogłem wręczać im nagrody, gratulować, ale też w kuluarach rozmawiać o tych wyzwaniach, które oni doskonale albo bardzo dobrze pokonują na rzecz swoich pacjentów i pracowników. W tym roku odbyła się 9. edycja najważniejszego w ochronie zdrowia wydarzenia grupy bankowej BFF, czyli ranking najlepiej zarządzanych szpitali. To jest jedyny ranking, w którym oceniamy szpitale pod względem finansowym. I w tym roku, tak jak staramy się robić to i staraliśmy się to robić w latach ubiegłych, dołożyliśmy kolejną kategorię, czyli rozwijamy nasz ranking. Oceniliśmy również szpitale, które działają w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i tym samym nasz ranking w tym roku stał się, można powiedzieć, pełnym rankingiem szpitali publicznych. W rankingu wzięło udział blisko 450 szpitali. Biorąc pod uwagę, że limitujemy pewien dolny poziom, od którego szpital może wziąć w rankingu udział, można powiedzieć, że zrankingowaliśmy wszystkie publiczne szpitale w Polsce w tym roku. Lider to człowiek budujący zespoły. To jest najważniejsza cecha. Lider to człowiek, który umie podejmować decyzje. Umiejętność podejmowania decyzji, czy dobrych, czy złych, powoduje dalszy efekt w postaci działania. To są dwie najważniejsze rzeczy według mnie, jeżeli chodzi o zarządzanie szpitalem. Podejmowanie decyzji dotyczy decyzji finansowej, zarządczej, budowania strategii itd. Bez umiejętności podejmowania decyzji nigdy dyrektor nie zbuduje pozycji lidera. Nigdy. Szpitalem należy zarządzać skutecznie. Trzeba być tu i teraz, czyli trzeba być czujnym. Trzeba realizować strategię i misję swojego szpitala. No i przede wszystkim trzeba realizować też te cele, które są ważne dla naszych pacjentów, czyli wsłuchiwać się w potrzeby naszych pacjentów. Z perspektywy naszych doświadczeń powiedziałbym, że kluczowa jest konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu. Jako szpital przebyliśmy bardzo długą drogę. 23 lata temu znajdowaliśmy się w sytuacji finansowej tragicznej. Konsekwentnie doprowadziliśmy do stabilnej sytuacji finansowej, takiej, która pozwalała nam rozwijać szpital w kierunkach pożądanych. Byliśmy w stanie przekazać pomysł na szpital naszym pracownikom, którzy w sposób znakomity go następnie realizowali.